Dzień dobry, dzisiaj będzie o poezji, ale poezji, która może się Wam spodobać. Myślę, że będziemy tak sobie powoli co jakiś czas schodzić coraz głębiej do wierszy, które mogą być coraz bardziej skomplikowane, ale na dzień dzisiejszy. Na ten moment to będą bardzo proste wiersze, można tak powiedzieć, bo w nich nie chodziło o estetykę za bardzo, i nie chodziło o tradycję literacką, nie chodziło o metafory, alegorie, klasykę i, i tym podobne rzeczy, tylko chodziło o tak zwane, jakby to powiedzieć dzisiaj w kontekście na przykład polskiego hip-hopu, chodzi o przekaz. I wtedy też chodziło o przekaz, głównie w latach 68-70, kiedy zaobserwowano. Mnóstwo nowych, nowych poetów, którzy zaczęli pisać bardzo niewygodne politycznie wiersze. To znaczy, kiedy była komuna w Polsce i kiedy jeszcze w marcu 1968 dochodziło do różnych strajków i represjonowania tych strajków, kiedy młodzi w gazetach byli opisywani jako chuligani, którzy niszczą ten kraj. I no, czasy były to niesamowite, i poeci postanowili. Y o tym pisać zwyczajnie. Znaczy, zauważyli, że media są zakłamane, prasa jest zakłamana, telewizja jest zakłamana, ludzie są zakłamani, władza też y, wszystkich okłamuje, to może w poezji będziemy sobie uprawiali prawdę, taką swoją własną. Poeta nie był już takim genialnym stworzeniem, które szybuje gdzieś po, pod niego i oświetla nas blaskiem swojego geniuszu, tylko był zwykłym człowiekiem, który czuł wielką potrzebę komunikacyjną, wypowiedzenia czegoś, skrytykowania przede wszystkim, główną i naczelną ideą. Tego ruchu, który nie był właściwie jakoś sformalizowany, po prostu pewni poeci w podobny sposób traktowali przestrzeń literacką czy, czy poetycką aby mówić wprost, mówić ludzkim językiem w takim tekście, powiedzmy programowym nowej fali, autorstwa Adama Zagajewskiego i Juliana Kronhausera, czyli świetnie przedstawiony, krytykowali oni, na przykład, prozaików za, za to, że używali alegorii, metafor, albo pisali sci-fi, jak na przykład Stanisław Lem, a nie Komentowali autentycznie tego, co się dzieje na ulicach, że wszyscy cierpią, że wszyscy są zniewoleni. a może nie wszyscy, oczywiście, że nie, ale, ale że w, większa część tego, tego społeczeństwa nie ma się dobrze i trzeba o tym mówić, i że jesteśmy naprawdę w opłakanej sytuacji. Może poezja nas zbawi. Nie wiem, czy oni w to wierzyli tak naprawdę, że nas zbawi, ale zazdrościli troszeczkę pokoleniu Kolumbów, czyli tych, którzy z doświadczenia wojennego, z traumy wojennej uczynili jakby ma matrycę, czy główną oś swojej poezji, a to pokolenie, które już dojrzewało i urodziło się po wojnie, uczynili takim taką osią y, doświadczenie zniewolenia w kraju komunistycznym. Więc może dzisiaj ta poezja jest o tyle dobra dla was, jeśli nie słyszeliście, bo nie, nie pamiętam i nie wiem, czy się w, w szkole przerabia i jak dużo poezji nowej fali, a było jej dosyć sporo i warto, warto mieć czujne oko na nazwiska takie jak Barańczak, Lipska, Kornhauser, Krynicki, y, Zagajewski, y, Szaruga i na przykład y, Jacek Bierezin, o którym chciałem dzisiaj może troszkę więcej powiedzieć też go nawet przeczytać, bo mam jakąś dużą sympatię do tego poety. Może też chciałem wam go podrzucić przez to, że jego ja jest mocno obecne w wierszach. Linia życia to jest wybór wierszy dokonany pośmiertnie, bo Gerezin zmarł dosyć tragicznie, w, został potrącony przez samochód w latach 90 zresztą nie w kraju, bo nie mieszkał w Polsce ze względów politycznych, był albo prześladowany, albo zamykany na jakiś czas w więzieniu, więc jeśli już publik publikował to z zagranicy, a wiele z tych większość z tych poetów właściwie publikowała w drugim obiegu, czy jakoś tak nielegalnie. Właśnie w poezji można było porozbrajać związki frazeologiczne, porozbrajać w ogóle nową mowę i tym zajmował się bardzo często i niezwykle dobrze Stanisław Barańczak. Może najlepszy, chyba najlepszy z poetów nowej fali. Więc jego bardzo polecam. I może przeczytam jakiś taki wiersz, który, który niekoniecznie mógłbym przeczytać. Spójrzmy prawdzie w oczy, ale wolę przeczytać inny, który jest przy okazji zabawny. Wydaje mi się, że taka ironiczna, Podszewka tych wierszy nowej fali bardzo na ich korzyść działa. O ile nie, nie przypadam, może jakoś bardzo za, za ironią w ogóle, ale w tym kontekście jest super i nikt mnie nie uprzedził. Nikt mnie nie uprzedził, że wolność może polegać także na tym, że siedzę w komisariacie z brulionem własnych wierszy, ukrytym co za przezorność, w nogawce zimowej bielizny, podczas gdy pięciu cywilów z wyższym wykształceniem i jeszcze wyższymi poborami traci czas na analizę śmieci wyciągniętych z moich kieszeni. Biletów tramwajowych, kwitu z magla, brudnej chustki do nosa i tajemniczej, skonam ze śmiechu, kartki. Włoszczyzna, puszka groszku, koncentrat pomidorowy, ziemniaki. I nikt mnie nie uprzedził, że niewola może polegać także na tym, że siedzę w komisariacie brudionym własnych wierszy, ukrytym co za groteska w nogawce zimowej bielizny, podczas gdy pięciu cywilów z wyższym wykształceniem i jeszcze niższymi czołami ma prawo obmacywać wnętrzności wyszarpnięte z mojego życia, bilety tramwajowe, kwitek z magla, brudną chustkę, a nade wszystko, nie, tego nie zniosę, tę kartkę, włoszczyzna, puszka groszku, koncentrat pomidorowy, ziemniaki. I nikt mnie nie uprzedził, że cały mój glob to ten odstęp dzielący przeciwne bieguny, między którymi nie ma właściwie odstępu. Z kolei też całkiem zabawny, chociaż straszny i tragiczny wiersz napisał Jacek Berezin pod tytułem Przychodzą po mnie. Mówią, Przychodzimy po pana. Odpowiada mi mu przejmie, choć stanowczo, że niestety nie zdążyłem załatwić pewnych ważnych spraw ba nie zdążyłem nawet uporać się z sobą. Tłumaczą mi równie grzecznie, choć stanowczo, że nie można odkładać uroczystości, że Katia i królewskiej mości od jutra ma przejść na emeryturę, że sam obrządek wpłynie zapewne kojąco na rozdygotane nerwy następcy tronu, co może mieć kolosalne znaczenie dla kraju. Odpowiadam, że niestety mam żonę i dzieci, co jest nieprawdą, którym muszę zapewnić utrzymanie. Nie dają się przekonać. Wtedy jednemu z nich podsuwam tabakierkę. Kicha i odpada mu nos. Chwytam za nos i zaczynam nim wywijać jak szablą. Przypadkowo kładę obydwu, obydwu wysłanników na łopatki, później wszystko staje się proste. We fraku jednego z nich wychodzę i często częstuję zdobycznym Carmenem, sam palę tylko sporty, strażnika, z którym za pół godziny rozpoczynam rewolucję pałacową, jak dotąd w naszym kraju wszystkie się udawały, w wyniku której zostaje obwołany dyktatorem i trybunem ludowym zarazem. Na mocy pierwszego dekretu rozwiązuję wszelkie umowy społeczne oraz więzy międzyludzkie i idę na piwo do kawiarni kameralna. Stworzywszy w ten sposób sytuację prawdziwie rewolucyjną, przekonuje znajomego policjanta, że oświecony absolutyzm jest lepszy od demokracji. Słowo demokracja w, w nowomowie, czy w ogóle w dyskursie komunistycznym, to, to była po prostu komuna. Znaczy, socjalizm był demokracją, ponieważ był władzą ludu. Wyobraźcie sobie, że jesteście władzą komunistyczną, której zależy na tym, aby propaganda była bardzo skuteczna, żeby nie było wolności słowa i żeby krytykowanie systemu raczej się nie odbywało. Chyba że pod pod przykrywką jakiejś bardzo komedii. Ponadto Stalin uwielbiał komedię tak swoją drogą, ale to przez to, że komedie mają to do siebie, że raczej potwierdzają, znaczy utwierdzają, stagnują to, co jest, aniżeli pragną jakiejś zmiany. Więc śmiejemy się właściwie tak po bachtinosku z tego, że, że, że jest ogólnie źle, ale chcemy przy tym zostać. I tutaj jest taki wiersz, który odnosi się do Platona, który w swojej koncepcji utopijnej Państwa, republiki, chciał wypędzić z, z tego państwa poetów, ponieważ wprowadzają zamęt, ponieważ posługują się słowami i kategoriami, które raczej rozmiękczają to, co jest w miarę stabilne, jasne, tak jak filozofia, powiedzmy, tłumaczy na sposób coachingowy niemal, jak powinniśmy żyć. O tyle poezja raczej skłania nas do tego, że bujemy w obłokach. O to mniej więcej Platonowi chodziło. Może nie tak bardzo o to, co, co sugeruje nam Berezin w tym wierszu, co jeszcze dopowiem, jak, jak skończę lekturę. Platon. Nie mam do niego pretensji o to, że chciał mnie wypędzić z republiki. Wiem, że składał mnie na ołtarzu w ofierze żywiołom jasnym i życiodajnym. Wiem, że byłem tylko cieniem, spoza którego pragnął dotknąć istoty rzeczy i zyskać wiedzę pewną. Jasność sylogizmu przeciw ciemnej i strasznej jak noc mocy metafory, rodzącej dramat i niepewność, budzącej chaos i przerażenie. Jego jednowymiarowe państwo, płód ciężkiej fantazji, nie było jeszcze najgorszą z tyranii. Poza tym żyło na pergaminie. Współczesny Platon nie jest filozofem. Bo ogólnie taka krytyka Platona z perspektywy ponad 2000 lat, która się odbywa od, od przynajmniej wieku, taka ostra krytyka tego, co Platon y, napisał, dotyczy może tego, że Platon nie był tak wrażliwy na przemoc w ogóle i nie, nie zdawał sobie sprawy, jakim przemocowym gestem jest uformowanie y, państwa, w którym pewna działalność literacka byłaby po prostu zakazana. A w czasach komuny poezja właśnie służyła jako narzędzie krytyki, wymierzanie ostrza w system, i, i to było niesamowite. Zresztą ta intuicja Bierezina jest, jest moim zdaniem superancka, pomimo tego, że, że oczywiście Platona krytykować bardzo łatwo. Dzisiaj poezja lewicująca, taka zaangażowana w różne problemy tego świata, ma chyba duży dług w poezji nowej fali. Dlatego warto, warto zdawać sobie sprawę, że to gdzieś tam w latach 60. zauważcie, jak bardzo często sztuka czy, czy jakakolwiek literatura. Jest albo niedofinansowywana, albo ściągana z afisza. W teatrze, albo ściągana ze ściany w muzeum. To są takie małe rzeczy, które oczywiście nie chcę tak na zasadzie prostej analogii porównywać, ale bądźmy wrażliwi na to, co znika z naszych ścian w miejscach i instytucjach publicznych, a co na nich nadal zostaje. I takim akcentem chciałbym chyba skończyć ten odcinek i przeczytać Wam jeszcze jakiś wiersz Jacka Bierezina. W ogóle bardzo Wam polecam tą linię życia, bo ona od 99 roku nadal jest dostępna do kupienia za ludzkie pieniądze, nie jest białym krukiem, więc linia życia. Wybór wierszy, są i wiersze miłosne też, są wiersze polityczne, filozoficzne, społeczne, mnóstwo dobrych wierszy, polecam bardzo. I przeczytam teraz taki wiersz bardzo dosadny, wydaje mi się. Moim ulubionym z tego tomu jest w połowie życia, ale jest bardzo długi i nie będę go na pewno czytał. Ale tutaj jest coś takiego jak na przykład W czasach niespokojnego słońca. Świat obumiera wraz z poezją, poezja obumiera wraz ze światem, może w innym, nowym świecie narodzi się nowa poezja, niepowtarzalnych gestów rozpaczy, czynionych z wiarą, że tylko odchodząc, można czasem dotrzeć. Poezja bezdomnych zdobywców, odchodzących w stronę horyzontu, w stronę przepaści, do ultimatule. To nie poezja umarła, to umarł świat, w którym było miejsce na poezję. Dziś, w czasach niespokojnego słońca, buntownicy zostają łagodnymi myślicielami. Prorocy zakładają stragany, dyletanci produkują książki i pieniądze. O mnie być może powiedzą: przed śmiercią pisał w gorączkowym pośpiechu, dziś w czasach niespokojnego słońca, a mimo to sejsmografy nie zapowiadają na jutro generalnego trzęsienia ziemi. Dajcie proszę znać, co myślicie o prostych wierszach, o prostych komunikatach, o poezji, która ma raczej coś powiedzieć, aniżeli zachwycać sobą, chociaż te wiersze bardzo często są wykwintne i niezwykle dobrze skonstruowane. Um, powiedzcie, co, co myślicie o nowej fali. Subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia. Na razie.